Jestem synem Mieczysława Czerkawskiego, który w latach 1923-1939 oraz 1945-1949 był pracownikiem włókienniczej spółki akcyjnej Nam Eitingon i spółka w Łodzi. Po wojnie zakładu przemysłu bawełnianego nr 4, a następnie imieniu Stanisława Liła. Prawdopodobnie, gdyby nie wybuchł II wojny światowej, to Eitingon z uwagi na swoją przedsiębiorczość, pomysłowość, zdeklasowałby swoich łódzkich i ówczesnych konkurentów, a więc takie osobistości łódzkiego przemysłu jak Kohn, Scheiber, Poznański czy Grauman. Gdyby nie wybuch II wojny światowej, to najpóźniej w roku 1941 Eitingon stałby się właścicielem zakładów Geiera i Kruszendera w Pabianicach. Rodzina Eitingonów zamieszkiwała w kilku miejscach w Łodzi. Nam Eitingon wraz z swoją żoną zamieszkiwali w pałacyku przy ulicy Pustej 12, obecnie Wigury. Jego córka Róża w pałacyku przy ulicy Gdańskiej pozostała część rodziny przy ulicy Dobroczyków 30-34. W okresie przedwojennym Eitingon był właścicielem trzech fabryk w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82-84, Dobroczyków 30-34 i przy ulicy Radwańskiej i Gdańskiej. Tym właściwie był nam Eitingon, że w tak krótkim czasie zdobył tak wielką fortunę w Łodzi. Był przede wszystkim kupcem i fabrykantem. O stałych zasadach działania, którego metodą i dewizą życiową było przejmowanie poszczególnych fabryk metodą wykupu ich na licytacjach za kwoty o wiele niższe niż ich aktualna wartość rynkowa. Doprowadzenie tych zakładów do bankructwa odbywało się dzięki udzielanym przez Eitingona ich właścicielom pożyczek wekslowych, które nakręcały zadłużenie do tego stopnia, że zakłady stały się w ramach przeprowadzania licytacji własnością Eitingona. Ponadto Eitingon miał zasady, których nigdy nie odstępował, a mianowicie nigdy nie zapisywał swoich planów, gromadząc je w swojej głowie w odpowiednich szufladkach. Jak nadchodzi moment ich realizacji, zaglądał do nich i miał plan działania dawno opracowany. Nigdy nie udzielał żadnych wywiadów, nie publikował swoich zdjęć. W sprawach technicznych, produkcyjnych i handlowych nie występował osobiście. A przy pomocy swoich przedstawicieli, którzy dostawali plenipotencję z umocowaniem prawnym. Dobierał sobie otoczenie, do którego miał zaufanie. W produkcji byli to sprowadzani z Niemiec wysokiej klasy fachowcy, którzy tą produkcją kierowali. Sprawami zarządzania fabryką powierzył Polakom, zaś zarząd fabryki i rada nadzorcza składała się z członków rodziny Eitingona. W ten sposób ustawione poszczególne ogniwa fabryczne gwarantowały sprawne i uczciwe prowadzenie działalności. Trzeba przyznać, że Eitingon poza solidnymi płacami darzył swoich współpracowników pełnym zaufaniem. Posługiwał się biegle w mowie i piśmie językiem niemieckim, rosyjskim i polskim, co znakomicie ułatwiało mu kontakt ze swoimi kontrahentami. Eitingon, wzorem innych łódzkich fabrykantów, powierzył mojemu ojcu zadanie zorganizowania na terenie zakładu jednostki straży ogniowej. O wartościach bojowych tego oddziału nie świadczy fakt, że w dniu 4 września 1939 roku, w czwartym dniu wojny, oddział został rozkazem komendanta głównego Straży Pożarnej
skierowany do obrony Warszawy. Ponieważ bardzo lubiłem pokazy strażackie, bardzo często oglądałem ćwiczenia Straży Ogniowej zakładów Eitingona. Na tych pokazach, które odbywały się w każdą niedzielę, miałem możliwość poznać kilku członków rodziny Nauma Eitingona.